Nasze spotkania noworoczne, tradycyjnie już, są okazją do wyróżnienia statuetką Przyjaciel Powiatu osób, które wykazały szczególne zaangażowanie w rozwój powiatu tomaszowskiego. Tegoroczne statuetki są formą wyrażenia wdzięczności i przekazywania podziękowań za wspieranie nas w codziennej działalności na rzecz naszej małej ojczyzny. O wręczenie statuetek prosimy starostę tomaszowskiego pana Piotra Kagankiewicza oraz przewodniczącego Rady Powiatu pana Mirosława Zielińskiego. Szanowni Państwo, zanim przejdę do ceremoniału wręczenia statuetek Przyjaciel Powiatu, nie sposób nie odnieść się do tego, co tu się dzisiaj wydarzyło. Bob Dylan w latach 70. kończył zawsze swój koncert dwoma utworami. A mianowicie Time and the Changes, czyli czasy się zmieniają, i Forever Young, wiecznie młody. Ja patrząc i dzisiaj na Państwa wszystkich powiem tak, Tomaszowie, też czasy się zmieniają, natomiast my jesteśmy wiecznie młodzi. Szanowni Państwo, to już trzeci raz z kolei wręczamy statuetki Przyjaciel Powiatu. Wręczamy im osobom zasłużonym, osobom, które nas lubią, my ich lubimy, które zawsze służą nam pomocą, zawsze możemy na nich liczyć, a rzadko mamy możliwość im czymkolwiek odzajemnić. Szanowni Państwo, pierwszy Przyjaciel Powiatu to absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W latach 1988-1996 był asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował m.in. jako adwokat. W latach 1991-2001, po drugiej części reformy ustrojowej w naszym kraju, był pierwszym wicewojewodą łódzkim, a wcześniej zastępcą prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2007 roku do 2011 roku pełnił funkcję ministra infrastruktury w rządzie Donalda Tuska. To z jego inicjatywy rozpoczęto przebudowę drogi krajowej nr 8, która biegnie przez powiat tomaszowski. To jemu zawdzięczamy 3 pełnowymiarowe węzły, gdzie możemy zjechać do Tomaszowa bezkolizyjnie. Ale to nie tylko do Tomaszowa, to 2 węzły w gminie Lubochnia, to 1 węzeł w gminie Czerniewica. To wszystko jemu zawdzięczamy. A dlaczego udało mu się to zrobić? Powiem tak, kiedy byłem na początku jego kadencji w gabinecie z obliczami, zobaczyłem pewien napis. Gdy go przeczytałem, mówię, na pewno ci się uda. Ten napis brzmiał: autostrady głupcze. Obecnie pełni funkcję wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście wielki przyjaciel powiatu tomaszowskiego, Cezary Grabarczyk. Zapraszam. Kochani, być przyjacielem najbardziej rozśpiewanego i roztańczonego powiatu to wielki zaszczyt. Jestem zaszczycony, że został mi przyznany tytuł przyjaciela powiatu tomaszowskiego. Być przyjacielem powiatu, który jest najbardziej rozśpiewanym, najbardziej roztańczonym powiatem, to wielki zaszczyt. I jestem zobowiązany odwzajemnić tę przyjaźń. Tak będzie. I chcę pozdrowić wszystkich mieszkańców Tomaszowa. Dziś byłem świadkiem wspaniałego przeżycia. Ten spektakl, który urządziła młodzież z Tomaszowa Mazowieckiego, zachowam w sercu, a byłem też jego aktywnym uczestnikiem. Śpiewałem, tańczyłem i chciałbym, żeby tak było zawsze.
śpiewająco i tanecznie. Z tego życzę wszystkim mieszkańcom powiatu tomaszowskiego. A teraz noworoczne życzenie, bo przecież taka jest konwencja dzisiejszego spotkania, to życzę, żeby powiat tomaszowski naprawdę był powiatem wiecznej młodości i zawsze rozśpiewany. Kolejną statuetkę otrzyma kolejna student Wydziału Prawa i Administracji, tym razem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył też studia podyplomowe w Szkole Głównej i Handlowej. Odbył również liczne szkolenia i kursy w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W administracji publicznej pracę rozpoczął w 1991 roku w rządzie Jana Olszewskiego jako asystent szefa Centralnego Urzędu Planowania profesora Jerzego Ismonta. Współpracował następnie z ministrami Jerzym Kropiwnickim i Mirosławem Pietrewiczem. Od 1999 roku do 2008 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako dyrektor Biura Departamentu i dyrektor generalny. W tym czasie pracował z 10 ministrami rolnictwa. Rekord. W międzyczasie pełnił także funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. W latach 2008-2010 był zastępcą szefa Kancelarii Sejmu. Z dniem 1 sierpnia 2010 roku powołany został na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie jest odpowiedzialny za logistykę, administrację i finanse, w zasadzie za wszystko. Do jego obowiązków należy zastępowanie szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Co go wiąże z powiatem tomaszowskim? Otóż, szanowni państwo, ten człowiek jest odpowiedzialny z ramienia Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej za organizację dożynek prezydenckich w Spale. Współpraca z nim to wielki zaszczyt, a zarazem przyjemność. Dziś mogę powiedzieć po dwuletniej znajomości, że to jest wielki przyjaciel powiatu tomaszowskiego. Nie mógł osobiście przyjechać. Dziś statuetkę w jego zastępstwie odbierze doradca prezydenta, pan Andrzej Hałasiewicz. Dariusza Młotkiewicza, sekretarza stanu w Kancelarii. Ten związek to przede wszystkim narzędzie, jak pan starosta zauważył. Może jeszcze nieoficjalnie, ale chciałbym już zaprosić na kolejne w 2012 roku, najprawdopodobniej 16 września. Czyli to Rzymski na pewno, a 16 prawdopodobnie. Kolejną statuetkę otrzyma absolwent Wydziału Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1991-1993, jak również 1997 uzyskiwał mandat posła na Sejm pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji. Pełnił funkcję wicepremiera i ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. Prowadzi w tej chwili indywidualne gospodarstwo rolne, a także zajmuje się hodowlą koni. Szanowni państwo, tak naprawdę reaktywacja dożynek prezydenckich to jego inicjatywa. To on nam mówił, prezydenta Kwaśniewskiego, by reaktywować tą przedwojenną tradycję. Za to mu serdecznie dziękujemy i za to go nazywamy przyjacielem powiatu. Dodatkowo organizuje drugą imprezę ogólnokrajową w Spale. Jest to Hubertus Spalski, o kim mowa oczywiście pan premier Roman Jagielliński. Szanowni państwo, mógłbym tak powiedzieć, że działo się, dużo się działo i kiedyś, i dzisiaj. Mnie to bardzo, bardzo cieszy, że tak dzisiaj się też stało, że mnie uhonorowano. Działo się, bo zaczynaliśmy takim znamiennym hasłem, a może byśmy tak do Tomaszowa.
jeden Tomaszów, nasz Tomaszów stał się powiatem. Zdrowniał statuetkę przyjaciel powiata, przyznaliśmy absolwentowi Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ukończył także podyplomowe studia strategiczno-operacyjne, studia z zakresu polityki obronnej oraz zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Wiele skończył jeszcze innych szkół, natomiast nie sposób jego szkoły, kursy wymieniać. Naprawdę to jest bardzo, bardzo dużo. Odbył również przeszkolenie w Centrum Walki z Terroryzmem w Turcji. Kurs obrony przed bronią masowego rażenia oraz wiele innych szkoleń. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1992 roku. W latach 1993-1995 przebywał na pierwszej swojej misji w Syrii. Od 1996 roku pełnił służbę 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej, a po przekształceniu w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe. Uczestniczył w wojskowych misjach zagranicznych dwukrotnie, tak jak powiedziałem wcześniej, w Syrii oraz w ramach 1. i 5. kontyngentu w Iraku. Obecnie jest również na misji w Afganistanie. Dzisiaj dzwonił i pozdrawiał Państwa. O kim mowa? Oczywiście o generale Marku Sokołowskim, pseudonim Soku. W jego imieniu statuetkę przyjaciel odbierze, ale zanim powiem, kto odbierze, powiem pewną anegdotę. Ponieważ to prawdziwy przyjaciel nie tylko powiatu, ale też starosty, więc często ze sobą rozmawiamy i pamiętam jego taką myśl. Nie obrażaj się na system, bo system się obrazi na ciebie. Poproszę pułkownika Tomasza Czechowskiego, by odebrał statuetkę w imieniu generała Marka Sokoła Sokołowskiego. W jego imieniu, który w tej chwili reprezentuje powiat, także w Afganistanie, pełniąc obowiązki zastępcy dowódcy Dywizji Regionu Wschód. Bardzo serdecznie dziękuję za to uznanie i cały czas będzie ten Tomasz reprezentował.